dobry wam wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj dorwałam Arkadiuszka. Będzie nieco inny daily vlog, bo po prostu mam do niego tyle pytań, jeśli jeszcze chodzi o ten Egipt. Zadaję mu je cały czas, ale mówię, wiesz co, chodź, to nagramy, bo rzeczywiście jeszcze nie powiedział, jak wyglądały testy na koronawirusa, a mnie to na przykład bardzo interesuje, tak? Bo powiem wam szczerze, że ja się już jednak też zdecydowałam, że polecę w grudniu, bo wrócili cali, zdrowi, szczęśliwi, zadowoleni, opaleni. Dobrze, mam podkład na twarzy, to jakoś wyglądam przy nim. No, także Arkadiuszek będzie teraz opowiadał, ja będę słuchać, żeby się nic nie działo, wiecie, bez waszego udziału, bo na pewno was to też interesuje, więc włączyłam kamerę. Polsko, dobry wieczór Warszawa, dobry wieczór Wrocław. No wiem, że są trudności w Polsce. Są trudności w Polsce, jeżeli chodzi o restauracje. A my dzisiaj sobie idziemy na kolację do restauracji mongolskiej. Przy stoliku. Kelner nas będzie obsługiwał, także tak jak powinno być. Mam nadzieję, że wszystko niedługo wróci do normy w Polsce. A zobaczcie, jak to wygląda wieczorem w Egipcie. Tutaj życie płynie bardzo, bardzo spokojnie. Także do zobaczenia. Tak wygląda live cooking. Wszystko na żywo, wszystko na gorąco. Zaraz to będziemy jeść. A tam sobie siedzimy przy stoliku. A tam daleko są jakieś urodziny polskie, więc śpiewają sobie, że wszyscy się bawią i jest fajnie. Niewiele będzie widać, ale powiem wam, że ten grill z owoców morza jest super. Sami skomponowaliśmy sobie go. Pan nam usmażył i po prostu jest rewelacyjnie, także polecamy Mongolian Grill. A tam się wybiera rzeczy, daje się później do smażenia i teraz sobie możemy jeść. Damian, jak smakuje? Wybieracie do Egiptu, a wiadomo po co się leci do Egiptu w tym czasie, czyli po słońce, po jedzenie i po odpoczynek. I to są jedyne chyba kierunki, jedne z niewielu, które w tej chwili turyści mogą odwiedzać. Więc wygląda to w ten sposób, że byliśmy w Titanic Royal. Także bardzo fajny hotel. Chociaż zanim tam dojechaliśmy, to musieliśmy wylecieć z Katowic. A z Katowic wylot był 7 rano, więc 7 rano, trzeba być 3 godziny przed, czyli trzeba być koło godziny 4, więc musieliśmy wyjechać stąd około godziny 1, więc no cała noc taka troszeczkę rozwalona, ale pozytywnie pod tym względem, że jak się przyleci do Egiptu, to już jest godzina 13, więc a o godzinie 13, no to można sobie zjeść już obiadek i jeszcze sobie poplażować. No a daleko mieliście w ogóle z lotniska tam do tego hotelu? Bo nieraz co kurczę się jedzie 2 godziny. Nie. Tutaj akurat Hurghada ma hotele bardzo blisko, czyli to było 10 minut, jechaliśmy może 15. Byliśmy pierwszym hotelem, który zostawiali, ale znów z powrotem byliśmy
pierwszym, który zabierali, czyli jechaliśmy trochę dłużej, bo jeszcze zabieraliśmy z jednego hotelu gości. Aha. A sytuacja była taka, że teraz w autokarze co drugie miejsce musi być wolne. Ale wracając jeszcze do samolotu, samolot był pełny, pełny. To mnie po prostu tak mnie zaskoczyło, że było no, niesamowite wrażenie, że wchodzi się do samolotu, gdzie każdy siedzi jeden na drugim, każdy w maseczce. No i teraz wylecieliśmy. Przylecieliśmy do Egiptu i pilot mówi tak, czy tam stewardesa, już nie pamiętam. Pierwsze wychodzą osoby, które mają testy z Polski. I tutaj niespodzianka, ponieważ testy można sobie zrobić albo w Polsce, tam za granicach 300-500 zł, albo zrobić je w Egipcie już na lotnisku za 30 dolarów, gdzie, no może tutaj pokażemy albo zdjęcie, albo kawałek z tego, jak te testy wyglądały. Państwo tutaj mają prawie 80 lat i też przylatują do Egiptu, nie boją się, są bez testów, także mamy robić sobie testy, a tam w oddali robią właśnie testy za 30 dolarów. No właśnie, lepiej w Polsce czy lepiej tam? No wydaje mi się, że bezpieczniej zrobić testy w Polsce, bo znów spotkaliśmy tam osoby, które były na kwarantannie. No i niby fajnie, bo siedzi się w hotelu, tutaj obsługa podaje pod drzwi pokoju jedzonka co chwilę, ale no jednak się jest na wczasach zamknięty. No i teraz ja na przykład mam taki dylemat teraz, no bo co, polecę na wczasy i będę tydzień czasu siedzieć w pokoju, zapłacę powiedzmy tam 1000 parę złotych, żeby siedzieć w pokoju, to ja sobie wolę zostać w domu, ponagrywać sobie różne rzeczy, tak? Popracować, coś tutaj sobie poogarniać, a lecieć na przykład w innym terminie. I na przykład, bo też mnie to interesuje, jak to jest, jak nawet w Polsce zrobimy testy i wyjdzie, że na przykład ja mam koronawirusa i nie lecę. Co z moim biletem? No to podobno biura podróży przesuwają podróż na inny czas, aha, a reszta może lecieć. Okay, ale rozumiem. Tutaj wracając do sytuacji takiej, gdy już mamy ten test robiony w Egipcie na lotnisku, to normalnie jedziemy ze wszystkimi turystami do hotelu i się bawimy. I w tym momencie czekamy do 2 dni na wyniki, więc 2 dni mamy wakacji. No tak, ale 2 dni wakacji takiej trochę niepewności, tak? Tutaj pokażemy Wam, jak wygląda ten hotel. Proszę, dotarliśmy wreszcie do Egiptu. Jest 29 stopni. Jesteśmy w hotelu Titanic Royal w Hurghadzie. Po prostu jest bardzo mało ludzi, jest pięknie. Wszyscy tutaj obawiali się, jak tam koronawirus w Egipcie, a uważam, że tutaj chyba nic nie ma, ponieważ nawet policjanci chodzą bez maseczek, wszyscy chodzą bez maseczek, a w ogóle w hotelach jest bardzo mało ludzi. Więc piękne morze, piękna plaża, jako strażnik czasu po prostu polecam Wam takie chwile. Spędzajcie je jak najbardziej, bo po prostu życie szybko przemija i nie wiemy, kiedy czeka nas koniec, więc bawmy się i korzystajmy z życia. Do zobaczenia, pozdrawiam wszystkich we Wrocławiu, w Polsce i wszystkich, którzy oglądają Izabeli Daily Vlog. Wchodzimy sobie do hotelu, po lewej stronie mamy restaurację, na wprost mamy piękne baseny. Tutaj mamy po prawej stronie mieszkaliśmy i tutaj mamy pokazane, jak wygląda pokój. Przechodzimy sobie. Tutaj jest super obsługa. Będziemy mieli fajny pokój na górze ze skokiem do basenu. O, ekstra. Pokażę Wam nasz pokój, ponieważ jeszcze go nie pokazywałem. Także taka fajna łazieneczka z prysznicem, z którego widać pokój. Toaletka bardzo ładna. Tutaj mamy lodóweczkę, szafę, telewizor, którego nie używamy, 2 łóżka. Tak to wygląda. Tutaj można sobie zrobić rodzinny pokój, czyli można go połączyć z drugim pokojem i mieć taki apartamencik. A na zewnątrz mamy taki oto widoczek. Tutaj mamy balkonik.
i całą panoramę hotelu widzimy sobie z góry. Łącznie z morzem. Także jest widok na morze. Tak, przepraszam za mój głośnik czy mikrofon w tym telefonie, ale mam najsłabszy telefon w rodzinie obecnie, więc pora, jak tak będziemy wyjeżdżać, jednak zmienić go na trochę lepszy. Więc czas zmienić telefon. Moją szósteczkę na coś lepszego. Przechodzimy sobie przez cały basen i mamy fajną plażę. Na plaży po prawej stronie jest szkoła windsurfingu, więc kto chciałby sobie popróbować, to może się uczyć pływać na desce z żaglem, z instruktorem. Tutaj o, to nasz kolega Lewandowski, tutaj nam tutaj ćwiczy, pokażemy go. A więc sam hotel nie ma ciekawej tutaj plaży, ale za to mamy słynnego Lewandowskiego, który uczy tutaj surfingu. Jest płytko, jest odpływ, także jest bardzo dobrze. Wszyscy tutaj pozdrawiają Polskę. Ale tutaj mu się płaci za to? Tak, to się płaci tam niewielkie jakieś pieniądze, a w porównaniu na przykład z Grecją czy z Rodos to są przynajmniej z 5 razy niższe koszty. Ale tutaj na plaży jest jeszcze fajna akurat taka restauracja grecka, która jest otwarta przez cały dzień jako taka plażowa restauracja, ale są też à la carte, czyli wieczory greckie. No i byliśmy na takim wieczorze greckim, to widzieliście na poprzednich daily vlogach, jak to wszystko wyglądało. Uważam, że to było najlepsze jedzonko, jakie tam było. No i pierwsza przystaweczka. Pachnie octem. I widać jeszcze kalmary. Ośmiornice, ośmiornice. No dobra, to próbujemy. No, teraz są zupki. I tyle dostaliśmy. Miała być z owocami morza. Widzimy, ile jest owoców. Bo to jest zupa tylko dla smaku. No. Ale ciekawa. Główne. Damian, co tam jest? Czary mary. Ładnie wygląda. I czas na grecki deserek. Na romantycznej kolacji. Tak, romantyczna kolacja, grecki deserek. O, i tutaj ci ładać opinię. Uważamy, że jedna z najlepszych Ty tutaj. Uważa. Ja uważam, że jedna z najlepszych restauracji tutaj tematycznych w hotelu, więc damy opinię bardzo dobre. A wieczorkiem są showtime. No i tutaj mamy animatorów, którzy też przez cały dzień, tak jak tutaj pokażemy, jak to wygląda w dzień, bawią ludzi na plaży. A tak się od rana wszyscy tutaj bawią. Animatorzy jedną kuratyuszką małą. Tak wygląda plaża. A wieczorem też występują na scenie. No. No i tak troszeczkę jest słaby temat, jeżeli chodzi o ten okres listopadowo-grudniowy, że wieczory są bardzo chłodne, więc zimno. Tak, trzeba się ubrać w swetry albo coś ciepłego, bo naprawdę temperatura spada do 20-22 stopni i już jest chłodniej, co w ciągu dnia jest 28-29 stopni. Lobby wygląda wieczorkiem, a jutro pokażemy, jak wygląda to w dzień. Bardzo fajnie. Ekskluzywnie, przestronnie, fajny hotel, dopiero ma rok, więc się bawimy. No i zobaczcie, właśnie za taki klimacik lubię takie resorty, jak one są pięknie podświetlone,
wieczorkiem, czyli już nocą, gdy baseny się świecą, palmy są podświetlone tam w oddali, morze, którego już nie widać. I tak tutaj to wygląda z góry. Fontanny, restauracje, bary. I tak płynie sobie spokojnie czas. Woda w basenach. I w tym momencie wody w basenach były tylko podgrzewane w jednym basenie, który miał też bar na środku, więc można było sobie drinki pić i się kąpać i bawić się na tym basenie. I z tyłu był taki statek Piraci z Karaibów dla dzieci, gdzie też dzieci mogły się bawić. Tam też był podgrzewany basen. Także jak ja uwielbiam takie miejsca, gdzie nie ma nikogo, tak super, czuję się jak VIP. Po prostu jakbym miał własny, prywatny hotel i słoneczko o tej porze. Po prostu na tym baseniku pływałem sobie codziennie. Zawsze w południe lub po południu, po obiadku lub przed obiadkiem. Także polecam wszystkim, kto lubi po prostu taki komfort, a nie pełno ludzi. Ja za bardzo nie lubię, jak jest tłok. No i tak to wygląda. Dużo jedzenia, dużo słodyczy. Śniadanka wyglądają tak. Pieczywko. Omleciki. Life cooking. Podają kucharze słodko i z owocami, bułeczki, pancake'i. Tutaj uczta. Kolacja egipska, więc i słodycze egipskie. Zobaczcie, coś całkiem innego niż codziennie. To wygląda. O, nasz ulubiony kucharz. Proszę bardzo. Można od razu z tego. Słońca, fajny odpoczynek, kelnerzy chodzący na rzęsach, czyli wszyscy są bardzo mili, uprzejmi, wszyscy są friend i tak dalej. Tylko więc bardzo mało ludzi, nie? Mówiłeś, no, że 10% ile było? 80 więc osób w hotelu wczoraj? Tak, najwięcej było 120 chyba, czy 117 a hotel osób. Na ile osób? A hotel ma 370 pokoi, więc pewnie na 700 osób minimum, może tam troszeczkę więcej, bo nawet, jeszcze nie? Mieć pokoje takie rodzinne, więc no, tam może być więcej. No i tak to wygląda. Jeżeli się zastanawiacie nad hotelem, no to polecam Titanic Royal. Chociaż my 10 grudnia prawdopodobnie polecimy do Citadel. No i jak już wszystko Albatros, zobaczymy, czyli co, jak będziemy dawać znać na bieżąco. Tak, może tak. Akurat ktoś będzie chciał z nami lecieć, gdzie będziemy robić daily vlogi, będziemy się nagrywać, będziemy tak sobie opowiadać, gadać. Także zachęcam wszystkich. Jeżeli ktoś się wybiera, to spokojnie możecie się tutaj odezwać. Tak, na do prywatnej nas wiadomości powiemy, przez jakie biuro lecimy, kiedy lecimy, jak to wygląda. I naprawdę dobra jest cena, bardzo dobra cena, bardzo dobra, jak to mówią tam sprzedawcy no egipskiej. A tutaj jeśli chodzi, żeby się odezwać, no to w opisie jest kontakt do mnie. Są też tam Instagram, jest Damiana, do Damiana można napisać. Czy tam. Także kochanie, przekonałem Cię. Tak, przekonałeś mnie. Oglądałaś to na bieżąco. Tak, tylko wiecie, co mnie jeszcze w ogóle zadziwia, że przylatują ludzie z Polski, którzy mają zrobiony test na koronawirusa, że nie są chorzy. Są delikwenci, którzy tam mają robione i nie wiadomo, czy są chorzy, czy nie. Przez dwa dni obcują z tymi ludźmi niechorymi. Tak, znaczy ten cały eksperyment COVID-u, nie będziemy się na ten temat wypowiadać, ale ja uważam, że po prostu to jest eksperyment świata. Świat nas testuje, jak my się zachowamy w takiej sytuacji, gdy
jest zagrożenie na całym świecie. Jest na pewno to zagrożenie i ludzie, ja mam już tutaj full znajomych w ogóle, którzy to przeszli, tak? Nie wiemy, czy to więc... wielokrotnie się nie przechodzi, bo większość osób, które tam spotkaliśmy po kwarantannie, mówiły, że nie miały żadnych objawów, żadnych, przez cały tydzień, no gdzie tam, aha, jak, jeszcze raz, jak wygląda sprawa z tymi badaniami, czyli badania są na lotnisku i w ciągu tam 48 godzin lub podobno jak najszybciej, jeżeli zbadają szybciej, no to mogą powiedzieć, że już po paru godzinach, słuchaj, jesteś na kwarantannie, bo masz COVID-a. I w tym momencie, w zależności jak się człowiek czuje i na przykład po jednym, dwóch, trzech dniach, czy tam no, chyba za dwa czy trzy dni z automatu powtarzają te badania, ale może iść do lekarza i powiedzieć, no słuchaj, no ja się ekstra czuję, no ja chciałbym powtórzyć te badania. No to płaci się to chyba tam $150, to wiadomo, jeżeli jest ubezpieczenie, to ubezpieczyciel w Polsce to pokryje, ale musi być skierowanie oczywiście od lekarza, że to lekarz wskazał, że to badanie jest ważne, przyjeżdża samochód, zabiera delikwenta do takiego laboratorium, gdzie tam wszyscy chodzą bez maseczek i w ogóle nie wiadomo, jak oni robią te badania, więc tutaj to jest dosyć śmieszne. I czeka na wynik. I tak samo czeka chyba dzień, może dwa. No i nagle wynik się okazuje, że jest negatywny. No więc wraca do hotelu i bawi się dalej. A gdy jest pozytywny, no to dalej jest na kwarantannie. I w tym momencie, dajmy na to, że przylatuje w czwartek, a w środę jeszcze ma wynik negatywny, czy pozytywny, no to musi zostać jeszcze tydzień. Więc tutaj w tym momencie jest tydzień kwarantanny i na przykład tydzień później w czasu, za które podobno płaci ubezpieczyciel, ale na tego się nie przekonaliśmy na własnej skórze, więc nie możemy potwierdzić. Więc tak to wygląda, więc fajny hotel, w ogóle Egipt jest teraz bardzo tani, bo jeżeli hotele, które były zawsze po 3-4 tysiące, dzisiaj można je kupić za 1600-1800 zł, no to jest jedyna okazja, którą warto wykorzystać, bo to są naprawdę hotele najwyższe, na najwyższym poziomie, bo są też za 1000 zł można lecieć do Egiptu, do hoteli, które mają 3 gwiazdki, 4 gwiazdki, no, ja bym się bał tam polecieć, no, ale może większość osób, które będzie chciało po prostu mieć tanie w czasy za 1000 zł albo 1200, może też sobie lecieć na tydzień do Egiptu, gdzie też będzie miał jedzonko, picie, pewnie alkohol i tak dalej, czego w Polsce nie ma, albo za co musiałby w Polsce bardzo dużo zapłacić. Już Arkadiuszku wszystko powiedziałeś. Tak. Ale jest w tym hotelu jest jeszcze siłownia, więc gdy dla sportowców to jest bardzo fajna siłownia. Tam, no to co tutaj widać na filmiku. Tak. I co jeszcze to z takich atrakcji? Jest spa, gdzie robią masaże. Teraz jeszcze muszę sobie przypomnieć, co tam jeszcze jest fajnego. Pokoje już widzieliście, cały obiekt widzieliście. No klimacik jest fajny. No, my akurat nam się udało, że Damian odpalił takiego live'a na grupach Polacy w Egipcie, Polacy na wakacjach i tak dalej. Pokazał bardzo fajnego live'a, czyli pokazał na żywo, jak tam jak możecie tam jest. Zobaczyć na Facebooku, tak, wejść tak, sobie tak, na Damiana. Tutaj będzie link na dole jest do Facebooka, do tego live'a, więc warto zobaczyć, bo pokazuje hotel właśnie Titanic i jeszcze Jazz, który jest niedaleko, więc też dwa hotele i dwa live'y są na Facebooku. On fajnie tak opowiada, nie? O tym Damian. No, także też możecie zobaczyć. No, jest to ciekawe. Ja mówię, ja pochodziłam bardzo sceptycznie, no ale tak jak mówię, tutaj gro moich znajomych też i w Polsce jest zarażonych, zakażonych, przeszli już to i tak dalej, więc trzymajcie za mnie kciuki, żebym 10 grudnia do Egiptu wyleciała, żeby mi testy wyszły, wszystko ok, w porządku, żebym mogła. Na pewno też Wam dużo będę pokazywała różnych rzeczy. Jeżeli nie złapiemy jakiegoś wirusa w sklepie w Aldiku, może na dole, albo w windzie, albo gdzieś na ulicy, jak będziemy przechodzić na światłach, ktoś nas nie dmuchnie w nas. No. Podobno trzeba mieć kontakt dosyć długi, żeby się zarazić. Czyli to nie jest tak, że ktoś koło kogoś przechodzi i kogoś zarazi, tylko jednak to trzeba mieć obcowanie co najmniej tam z 15 minut z daną osobą. To są różne teorie. Teorii jest dużo, ryzyko jest ryzyko, jest zabawa. Ja uważam, że życie polega na tym, żeby po prostu chwytać chwilę i przeżywać fajne momenty w życiu, bo życie przemija, jako strażnicy czasu to mówimy. Tak, byliśmy na przykład na lotnisku małżeństwa, które miały z 80 lat i też leciały, też robiły badania na lotnisku, czyli nie bały się. Były odważne, takich 60-latków to jest masa. Po prostu ludzie, z którymi rozmawiamy, mówią, a na co my mamy czekać?
To są te chwile, które trzeba teraz spędzać. My sobie latamy 4-5 razy w roku na wakacje. No. Fajnie, żeśmy pogadali, fajnie, że dużo rzeczy, Arku, poopowiadałeś, bo ja też się dowiedziałam. No, to trzymajcie się, buziaczki, i widzimy się jutro. بقت شعبية شعبية.